Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tory152 i moi drodzy, witam Was w 10. odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 1. Moi drodzy, idziemy na samym początku do Riordiana po mikstury, o których mówił nam Saturas. Witaj. Przysyła mnie Saturas. Ach, chodź bliżej. Już mi o wszystkim doniesiono. Proszę, weź to. Znajdziesz tu najróżniejsze wywary. Teraz możesz już ruszać na poszukiwanie kamieni ogniskujących. Jesteś naszą jedyną nadzieją. Dobra, no to dostaliśmy parę rzeczy. Napoje szybkości 2, okej. Okay. Napój do siły. I tutaj na górę jeszcze napój do zręczności. Super, pierwsze napoje do tego to już jest dobre, w sensie do biegania. Witaj. Ja chcę jeszcze zobaczyć. Witaj, magu. Jestem Riordian, alchemik. Zgaduję, że szukasz magicznego napoju. Pokaż mi, co masz do zaoferowania. Chcę zobaczyć, czy on ma bryłki. Nie ma bryłek, ma dużo napoi do biegania. Kurde, bardzo szkoda. Bo ja, kurczę, potrzebuję chyba więcej bryłek, żeby kupić zbroję. A nie ma kto mi tych bryłek wymienić. Mamy 1400 coś. A ja potrzebuję lepszego pancerza. Witaj. Przydałoby mi się najpierw. No właśnie, trochę nam brakuje. Witaj. Dobra, z tobą nie pogadam. Kto tutaj handluje, żeby miał bryłki? Dobre pytanie, bo od tego powinniśmy w ogóle zacząć. Witaj! Kim jesteś? Nazywam się Torlov. Brałem udział w buncie załogi na pokładzie Królewskiego Okrętu. To chyba nie był najlepszy pomysł. Większa część załogi była po stronie kapitana. W ten sposób wylądowałem tutaj. Dobra, z tobą nie pohandlujemy. Tu był jeszcze gdzieś kosa, ale... Chyba nic z tego nie będzie. Witaj! Kurde, no potrzebuję kogoś do handlowania, a wilk już pewnie bryłek nie ma. Zobaczmy. No nie, nie ma bryłek. Słabo bardzo, bo trzeba będzie w innym obozie pewnie spróbować. Tu jest Homer, szkodnik. Bacz, a czy Szarki nie handlował przypadkiem? To nie. Krzykacz tutaj się przeniósł. Pokaż mi, jak są. Ty masz tylko blanty. Kurde, słabo bardzo. Cześć, jak leci? Chcesz coś kupić? Przydałoby mi się kilka drobiazgów. O, ty masz bryłki, dobra, to lecimy z tym syfem. Dzbanki, a to najlepiej to właśnie na broniach się zarabia, wiecie? Na broniach. I lecimy od dołu. Strzały, łuki, kusze to sobie zostawimy. Stalowy język. Te brońki. Łomotacze. Łomotacz nie jest obuchowy. Nic mi o tym nie wiadomo tutaj. Dobra, jednak trzeba było od góry lepiej lecieć. Dobra, zostawimy sobie ten najlepszy. Dobra, zróbmy tak. Tysiąc sto dziesięć. No i będziemy stratni te 5 bryłek. Ale i tak możemy już kupić zbroję. Dobra, to lecimy do Li. Takie widzicie jeszcze rzeczy, kurcze, początkowe. Ale potrzebujemy lepszej zbroi, zanim wyruszymy. I teraz tak, gdzie by najlepiej nam się poszło? W sumie, nie wiem. Nie wiem, gdzie by tutaj najpierw iść.
Stąd jest w miarę blisko do miejsca z kamieniem, który jest na ziemiach orków. Ale nie wiem, czy to jest bezpieczne. Witaj. Chciałbym dostać wzmocnioną zbroję. Ta zbroja to kawał solidnej roboty. Będzie ci dobrze służyć. Dobra. Ciężki pancerz to dopiero będzie w kolejnym rozdziale, czyli też w sumie za niedługo, no ale potrzebne nam to, bo to już jest przeskok zdecydowanie większy. Robimy save'a i lecimy. Już nie będziemy marnować więcej czasu. Mamy punktów 21, to jeszcze moglibyśmy w teorii dać w siłę. W praktyce zastanawiam się i teraz dajcie mi znać. Czy uczymy się też broni dwuręcznej? Bo jak przyjdzie nam później, pod koniec gry, używać dwuręczniaka, a ja nie potrafię w to w ogóle, to będziemy mieć problem. Więc dajcie mi znać, czy się uczymy, czy nie. My jeszcze idziemy dać w siłę więcej. Siema, nie kradnij wina. Lares, proszę cię, bo nie mam czasu. 5, 5, 5, 1 i 5. Umiesz już wszystko. Co ty mnie możesz tylko do 100 nauczyć? Co ty mówisz? No nie mówcie mi, że jest próg. Od kiedy jest próg? Można się tylko 100 nauczyć? To mnie teraz dziwili. I to bardzo niedobrze, bo wypiłam miksturę. Jakbym wiedziała, to byśmy dali sobie... Ja nie noszę nic do siły, tak a propos. Nie no, przecież nie noszę. Ale naprawdę? Można tylko do 100? No to chyba sobie sama odpowiedziałam na pytanie, że kolejne punkty przeznaczymy w broń dwuręczną. Czyli potrzebujemy uzbierać sobie 70 punktów. To jest naprawdę dużo. Ale jest to do zrobienia. Zaczynając od faktu, że w ogóle cały las jest jeszcze do wybicia. I to nie jeden. I całe ziemię orków i wszystko. Więc na spokojnie nabijemy. Plus same questy. Będziemy zbierać po prostu na broń dwuręczną. Ale naprawdę 100? To byśmy jeszcze 4 mogli... No właśnie. Nie, no nie 4, 3. 3 byśmy mogli jeszcze wydać. Dobra, bo ja się teraz pomylę. Już się pomyliłam. My idziemy tu na górę. Pierwszy raz będziemy mieli za niedługo styczność z zębaczami. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. No ale kurde, mam 100 siły, no nie? Z czego tak naprawdę moglibyśmy mieć jeszcze więcej. Cześć, Dragrot. Dragrot, kurde, w Gothiku 3 to jest najważniejsza roślina, jaka istnieje. Dobra. Są zębacze i widzę, że mają teksturkę... taką jakby z Gothika 3. Dobra, zębacz... nie ma najmniejszych szans. Ciekawe tylko, jak gryzą. Zaraz sprawdzimy sobie. One mnie w ogóle ugryzły jakkolwiek? Czy ja nie, w ogóle nie wiem, nie zauważyłam? Kurde, nie mam pojęcia. Chyba, że nie trafiły mnie w ogóle, bo to też jest możliwe. Czy my wyruszyliśmy w nocy? Nie, jest godzina 12 w grze. A, bo to jest ogar. On mnie w ogóle... Nie, one mnie w ogóle nie uderzyły nawet. Na pewno mam cheaty wyłączone? Znaczy, wydaje mi się, że tak. Tak, bo F3, F4 mi nic nie blokuje. Okej, to od kiedy ci przeciwnicy się stali tacy prości? Znaczy w sumie co mam się dziwić, skoro mamy tyle siły? I w ogóle... to chyba nie ma co się dziwić. Mamy 100 siły.
Moglibyśmy mieć 103. Ale te 3 siły nie będę jakoś bardzo płakać w plecy. Zobaczymy. Gothic 1, szczerze mówiąc, jest dosyć prostą grą i chyba nie zaprzeczycie tutaj. Ciekawi mnie, jak sobie poradzimy z nieumarłymi, bo to jest dopiero zagwozdka. Dobra, jesteśmy gdzieś na górze. Tu już słychać, że się ktoś... Ojejku. Witaj, mój przyjaciel Lester z obozu na bagnie powiadomił mnie o twoich niezwykłych czynach. Jestem pod wrażeniem. Stałeś się bardzo potężny. Robię, co mogę. Ach, zawsze skromny, co? Co tu robisz? Niedaleko stąd leży starożytny kamienny krąg. W jego centrum znajduje się wejście do podziemnej komory. Jakiś rodzaj grobowca? Tak, coś w tym rodzaju. W tym grobowcu znajduje się przedmiot, który chciałbym zdobyć. Dlaczego nie zejdziesz do grobowca i nie zabierzesz tego, czego szukasz? Och, to długa historia. Musiałbym zanudzać cię opowieścią o bardzo dawnych czasach. Śmiało, nigdzie mi się nie śpieszy. No dobrze, po utworzeniu magicznej bariery, która stała się naszym wspólnym więzieniem, jeden z magów zamknął pod ziemią potężny artefakt. Czyżbyś mówił o jednym z 5 kamieni ogniskujących? Dokładnie. A więc znasz już historię 5 kamieni? Tylko mi nie mów, że ty też szukasz tego kamienia. Nie, nie interesuje mnie kamień ogniskujący. Szukam pewnego talizmanu orków. Artefakt jest w jakiś sposób chroniony? Tak. Strzeże go potężne zaklęcie. Pierwszy rabuś, który spróbuje go zabrać, będzie przeklęty i zostanie skazany na wieczną egzystencję jako ożywieniec. Od tej pory po wsze czasy sam stanie się strażnikiem kamienia, który próbował ukraść. Czy istnieje jakiś sposób na uniknięcie klątwy? To już nie będzie potrzebne. Kilka lat temu jeden z magnatów polujący dla rozrywki na orków okazał się na tyle bezmyślny, że zszedł do grobowca. Teraz on jest strażnikiem spoczywających pod ziemią skarbów. Szukam kamienia ogniskującego. Powinien gdzieś tam być. Wygląda na to, że obydwaj szukamy czegoś w tym samym miejscu. A co z twoim talizmanem? Jestem przekonany, że jego poprzedni właściciel wykorzystywał go do ochrony przed rozwścieczonymi orkami. Jeśli mam rację, ten talizman może się okazać niezwykle przydatny. Zatem powinniśmy wspólnie przeszukać ten grobowiec. Ty znajdziesz swój talizman, a ja mój kamień ogniskujący. W porządku, ale jest pewien mały problem. Problem? Tak, strażnik podziemnej krypty. A nie można go po prostu posiekać na drobne kawałeczki? To nie będzie takie proste. Ten ożywieniec zdaje się być niezwykle odporny na działanie zwykłego oręża. Niech zgadnę, pewnie masz jakiś plan, jak go pokonać, tak? No cóż, mam pewien plan, ale nie jestem w stanie sam go wykonać. Zamieniam się w słuch. Mam przy sobie magiczny zwój z niezwykle potężnym zaklęciem. To zaklęcie natychmiast niszczy wszystkich ożywieńców znajdujących się w okolicy. Zatem dostanie się do grobowca powinno być dziecinnie proste, prawda? Niezupełnie. Obawiam się, że nasz przeklęty strażnik nie jest już sam. Wygląda na to, że rabusie, którzy przyszli po nim, mieli równie mało szczęścia, co on sam. Pewnego razu zszedłem na dół i mało brakowało, a postradałbym życie. Jeden człowiek nie sprosta wszystkim przeciwnikom. Daj mi ten magiczny zwój i razem zajmiemy się tymi ożywieńcami. Ha, miałem nadzieję, że to powiesz. Niestety mam tylko jeden zwój. Wykorzystaj go przeciw strażnikowi. Pozostałe ożywieńce można zabić zwykłym orężem. Rozumiem. No dobrze, którędy do tego kamiennego kręgu? Chodź za mną. Dobra, poczekaj stary, ja sobie najpierw to zarzucę tutaj do siebie. Teleport do magów, to nie chcemy tego. Śmierć ożywieńca, piąteczka. I lecimy. Lepiej będzie wyciągnąć broń chyba, nie? No i jesteśmy. Ten tunel prowadzi wprost do grobowca. Zatem ruszajmy. Pora złożyć wizytę strażnikom. Dobra. Zobaczymy, jak sobie radzimy ze szkieletami.
Ojojoj, dużo was tu. Ojojoj. Milten, pomóż trochę. O nie, bo ten strażnik przyszedł do mnie. Ale mamy przerąbane teraz. Ale mamy przerąbane. Serio, teraz to już w ogóle mam przerąbane kompletnie. 5. Zapisz. Nadzorca. 1500, expo. Co ty miałeś przy sobie? Klucz i talizman. My idziemy pomóc Miltenowi, tylko zanim tam wejdę, to się wyleczę. Chociaż trochę. Co my tu mamy? O, ogniociernie. Dobra, kolejny poziom, czyli Milten sobie poradził chyba. Dobrze, widzę, że znalazłeś talizman. Proszę, weź go. Taka była umowa. Dziękuję, przyjacielu. Nigdy nie zapominam o ludziach, którzy mi pomogli. Wrócę teraz do starego obozu. Może tam się jeszcze kiedyś spotkamy. Dobra, super. My sobie pozbieramy te wyszczerbione toporki, bo dzięki nim będziemy mogli potem mieć trochę więcej kaski. Tu powinien być kamień, ale go nie ma. Więc szukamy. O, to jest na wytrych pozamykane. Ale mamy 521 bryłek i kamień ogniskujący. Cudownie, zaraz wrócimy do magów. Lewo, lewo, prawo. Okej, ładnie mi się udało. Kolejne 500 bryłek. No to już mamy na nową zbroję kolejne fundusze. Ile mamy bryłek? No już niedługo będziemy mieli zbroję. To co, odpalamy sobie teleport do magów. Zapis. Zrobimy też taki bardziej stały. Piąteczka i lecimy do magów. Witaj. Znalazłem kamień ogniskujący pod kamiennym kręgiem. Na dobry początek wystarczy. Nieźle sobie radzisz. Musisz jeszcze odnaleźć 3 pozostałe kamienie. Ruszaj w drogę. Nie zostało nam zbyt wiele czasu. Widzę, że wykorzystałeś zwój teleportacyjny. Proszę, weź następny. Super, dziękuję. Obyś wrócił cały i zdrowy. To teraz myślę, że polecimy. Tylko oczywiście sobie tego nie zestawiłam. Lecimy do obozu Bractwa, bo stamtąd będzie nam najbliżej. Okej. Spokojnie, spokojnie, wygrałem. I teraz lecimy do kolejnej miejscóweczki. W sumie do 2 z obozu Bractwa jest dosyć blisko. Ale dobra, na spokojnie. Damy sobie radę. Myślę, że takie ekspienie, typowo wiecie, po lesie, wybijanie, to ja sobie już zrobię poza odcinkiem, bo nie chcę, żebyśmy na to marnowali czas. Bo jednak wiecie, to jest fajne, szczególnie jak wszystko spada na hita albo na 2, ale kurczę, wymaga dosyć dużo od nas. Więc jednak bym chyba wolała robić to sama, poza odcinkiem. Szczególnie, że większość osób zna Gothica 1, a jak ktoś nie zna, no to fajnie by było, żeby sobie odkrył sam niektóre miejscóweczki, powybijał mobki. My się tutaj bardziej skupimy na kwestii zadań. Myślę, że to jest bardzo fair, ale możecie dać jeszcze odpowiedź w komentarzu, żebym była pewna. No i co? I lecimy na górę. Moi drodzy, jak tam mija wam tydzień? Ja jestem w szoku, jak bardzo szybko minął mi w poniedziałek, dzisiaj, staż. Ledwo, kurczę, przyszłam na 8, a zaraz była 1 i praktycznie już musiałam wychodzić. To jest normalnie nieprawdopodobne. Widzę, że te jaszczureczki nie mają w ogóle pojęcia, co się wokół nich kompletnie dzieje. Siema.
Chyba nawet nie dała rady do mnie podejść. Ale dobra. Ja w ostatnim odcinku przedobrzyłam trochę, bo powiedziałam, że nam seria. Okej, mamy niewidzialną jaszczurkę gdzieś. To się stosunkowo często zdarza w tym miejscu. No, ale nie widzę jej. Plus tak jakby mi odpuściła. Boże, o czym ja mówiłam? Zapomniałam. Dobra, bo to nie w ten sposób, tylko tak, okej. A, mówiłam, że mi bardzo szybko zleciał dzień. Dobra, poczekamy aż ten w sumie... Dobra, nawet nie zdążył podejść. Jezu, zgubiłam wątki. Niedobrze. Jejku, dobra, nie wiem, ale ogółem jestem pod wrażeniem tego, jak bardzo szybko mi czas po prostu leci. To jest nieprawdopodobne, wam powiem. Okej, ten mnie trochę dziabnął, ale to nic. Ogary to też nie jest już problem. Trochę roślinek. Możemy trochę pozbierać, chociaż tak naprawdę one mi się nie przydadzą. Okej. To co, lecimy tutaj. Tutaj powinniśmy zdobyć pewną pomoc, a jak nie, to trzeba będzie iść w inne miejsce, ale wydaje mi się, że tutaj powinno to coś być. A może i nie. Mamy jakiś zwój. Amfora, pochodnia. I kuferek. A w kuferku młot orków i eliksir. Czyli chyba jednak dobrze trafiłam. Młot orków zakładamy sobie. I pędzimy. Na drugą stronę mostu będziemy szli trochę w innych okolicznościach. I myślę, że od innej strony. No i myślę, że dzisiaj dwie miejscóweczki zrobimy. Jeżeli chodzi o kamienie ogniskujące oczywiście. Tutaj mamy kolejną miejscówę. Chociaż może nawet trzy się uda. Dobra, ładnie. 500 expa za golema mostowego. Dobra, zapisujemy i lecimy dalej. Powiem wam, że jak mi się przypomina, co się tutaj działo w Odysei, to mi się odechciewa żyć. O, siemanko, zapomniałam, że będziemy mieli przecież towarzysza w tym miejscu. Dzień dobry. Hej, co tu robisz? Przybywam z polecenia magów wody. Szukam magicznych artefaktów, zwanych kamieniami ogniskującymi. Szukasz kamieni ogniskujących, tak? Odważny jesteś. Saturas i pozostali magowie z nowego obozu zamierzają wykorzystać ich moc, by wysadzić w powietrze barierę i zwrócić nam wolność. Jak zobaczę, to uwierzę. Tu się zgadzamy, ale powiedz, czemu ty tu przyszedłeś? Zastanawiam się, czy warto zaryzykować wyprawę do Kurskiej Fortecy. Wiesz, jest tam pewien dokument, który chciałbym odzyskać, ale taka wyprawa może się okazać bardzo niebezpieczna. Jak ci się udało przejść przez tę żywą górę? Pobierałem nauki u najlepszych guru. Ich magia potrafi być bardzo przydatna. Ten dokument, którego szukasz, co to jest? Wiele lat temu władca tych ziem rezydował w Górskiej Fortecy, skąd kontrolował kopalnie i okoliczne tereny. Jak wszyscy możni, posiadał w swoich zbiorach dokument, który poświadczał jego prawo do tych ziem. Zamierzam odnaleźć to pismo. Przecież tak długo, jak będziemy uwięzieni wewnątrz bariery, ten dokument nie będzie warty złamanego grosza. Wiem,
ale prędzej czy później magowie zdołają przerwać barierę. Wtedy ten kawałek papieru zapewni mi dostatnie życie na długie lata. Jestem ranny. Możesz mi pomóc? Weź ten napój uzdrawiający. Moglibyśmy wspólnie rozejrzeć się po fortece. Niezły pomysł. Prowadź. Pójdę za tobą. Dobra, no to idziemy z Lesterem w takim razie. Myślę, że dosyć sprawnie nam to wszystko będzie szło. Zresztą już idzie dosyć sprawnie. Idziesz, mordo? Idziesz. Przez chwilę się bałam, że się zgubił. Górski mech. Ja nie wiem, po co ja te rośliny zbieram. One w ogóle w Gothiku 1 nie mają żadnej wartości. No, ale dobrze. No to takie przyzwyczajenie z Gothika, że jak się, kurde, gdzieś jest, to się zbiera i tyle. Nawet jeżeli się tego nie używa, to się jednak zbiera. Tu już mamy koleżanki. Oj. Dobra, na szczęście trochę mi Lester pomógł, bo ja sobie nie poradziłam tak, jakbym chciała z tym. Okej, spadła jemu na głowę. Gdzie jest Lester? O, poszedł już tutaj na górę, kurde. To będzie mu tak nad głowem latać. Wiecie co, spróbujemy założyć jakiś łuk, o ile mogę coś założyć. Co wy, nie mogę. No i ty się teraz baw się. Jak zrobimy F5 i F9, to się naprawi. Tak jest. Ani słowem się nie odezwała. Dobra, któraś harpia mnie leje? Chyba ty. O, proszę bardzo, przyszła kolejna. Znowu kolejny poziom. No przecież to leci jak z krawata normalnie. F5 i F9 jeszcze raz. Ona sobie dzięki temu spadnie trochę na ziemię. Ja potrzebuję się wyleczyć. Dobra, wypijmy dwie takie 70. I już będzie dobrze. Dobra. Pójdę rozejrzeć się na górze. Dobra, to leć w takim razie na górę. My najpierw ogarniemy tutaj parter. Jak widać, są harpie. Zanim tam pójdę, to jeszcze wejdziemy tu. Dobra, słyszałam ją akurat. I co my tu mamy? Jest piwo. Tutaj coś było, ale już nie mogę tego nagle zebrać. Wyszczerbiony topór. Słabo tutaj cokolwiek widać, bo dosyć mam jasno w pokoju i... Okej, to jest piwo do zebrania. Może być. My też zaraz wejdziemy na górę. Ale najpierw tutaj mamy co nieco do znalezienia. Kuferek. Klucz do skrzyni. Ha, do skrzyni. To chyba wyżej jest skrzynia, nie? A tu są szkieletongi. Dzień dobry. Okej, wyszczerbione toporki oczywiście poproszę, bo potem będą na sprzedaż. Pięknie, jak najbardziej. Stół alchemiczny, który się nam kompletnie nie przyda, ale tutaj są napoje. I napoje są akurat już chyba dosyć istotne. A, no i oczywiście kuferki.
eliksiry uzdrawiające. I do many. Znalazłam jakąś stałą miksturę, nic z tych rzeczy. No to nie, trudno. No i dobra, lecimy na górę do Lestera. Zobaczymy, czy on tam coś odkrył na górze, czy nic. No i przy okazji sobie spróbujemy poradzić z drabinami w Gotiku. Zobaczymy, czy te działają jak trzeba. Może być tak, że nie. Chociaż wydaje mi się, że powinno być dobrze. Akurat tutaj jest całkiem przyjemnie, jak się wchodzi. Tam była też kolejna drabina. Ale zanim to jeszcze zbadamy te pomieszczenia. O kurde. Kurde, zlała mnie i to solidnie. Dobra, jeszcze jedną miksturkę. Super, w ogóle nie korzystałam z tego mięsa w sumie, co żeśmy dostali. Znaczy dostali, co pozbierałam ze zwierząt, nie? Troszkę słabo. No ale z drugiej strony chyba nie ma co się dziwić. Ajej. Dobra. I kolejna skrzyneczka. O, proszę bardzo, 200 parę bryłek. Z harpii nic nie ma do zbierania, nawet piórek, ani niczego. Tam widzę, że Lester coś odwala, bije się z jakąś harpią. Co ty robisz? Okej, zaciukałeś coś. Coś mogę ci powiedzieć? Znalazłeś coś? Tamta skrzynia jest zamknięta. Może uda się nam gdzieś znaleźć klucz. Znalazłeś już ten dokument? Nie, jeszcze nie. Zaglądałeś już do biblioteki? Stary, bo to jest tutaj ogółem rzecz biorąc. Zróbmy zapis, bo ja bym to chciała przeczytać. Bo rzadko kiedy możemy czytać notatki. Dokument. Ja, Bergmar, burhrabia zachodnich terytoriów i sędzia z nadania mojego miłościwego pana, lorda Timorisin, terenów wokół Korinis, niniejszym oświadczam, że przekazuję posiadaczowi tego dokumentu i domowi Innosa ziemię przynależne do tej fortecy wraz z całym Lennem i należącymi do nich kopalniami za 400 funtów złota. Znalazłem dokument. Dobra robota. Przyjmij te zwoje magiczne jako wyraz mojej wdzięczności. Przy ich pomocy uda ci się dotrzeć do kamienia. Zaczekam na ciebie przy platformie. Dobra, to zaraz ogarniemy, ale my sobie przejdziemy jeszcze tutaj na górę, o jeden stopień, bo tam chyba powinien być na górze jeszcze jakiś kuferek. Z tego co kojarzę. Ale zobaczymy zaraz. A, i tutaj jest ta upierdliwa drabina, no nie? Tak jest, trzeba trochę sobie ułatwić wejście. Chociażby warto też wejść tutaj po prostu dla expa, nie? Dobra, jeszcze jedna drabina. Zawsze przed wejściem na drabinę robimy save'a, bo wiecie jak to bywa. Tutaj w Gotiku Mroczne Tajemnice dodana jest pieczęć powietrza chyba. Ona sobie tutaj lewituje, a tutaj mamy tylko kuferek. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo. Ej, kurde, ale mam szczęście. Miecz zwycięstwa, dużo monet, wyciągi many i życia. No jak ten mieczyk. No, niestety jest gorszy. Dobra, schodzimy niżej. I w sumie tutaj już możemy też sobie chyba zeskoczyć na ten balkonik. I teraz tak, dostaliśmy zwój, ale nie mamy many, także krucze ziele niech będzie dla nas.
I dostaliśmy zwój telekinezy. Ok, kamień z górskiej fortecy. Przesuniemy go trochę. Myślę, że to wystarczy. I mamy kamyczek. Siemanko, Lester. Teraz obaj mamy to, po co przyszliśmy. Chciałbym tu jeszcze trochę zostać, poczytać stare księgi. Do następnego spotkania. No i pięknie. No to co, odpalamy teleport. Siódemeczka do magów. I zgłaszamy raport. Witaj. Znalazłem kamień ogniskujący w górskiej fortecy. Świetnie. To już drugi kamień, który nam przynosisz. Jesteśmy już znacznie bliżej naszego celu. Nie ustawaj w wysiłkach. Potrzebujemy jeszcze dwóch kamieni ogniskujących. Widzę, że wykorzystałeś zwój teleportacyjny. Proszę, weź następny. Okej. Obyś wrócił cały i zdrowy. Dobra, teraz by nam było wygodnie z nowego obozu, ale zanim pójdziemy, to wypadałoby iść w jakąś kimę. Tu jest jakiś pokoik. Idziemy w spanko, bo się robi ciemno. Czy zdążymy jeszcze jeden kamień? Wydaje mi się, że nie, ale możemy sobie dojść w okolice kamienia. To zdecydowanie damy radę zrobić. Także ruszajmy. Idziemy, myślę, że... Znaczy w teorii byśmy chyba zdążyli z tym kamieniem. Ale musiałabym się nieźle pospieszyć, żebyśmy zdążyli. Zanim się tam dobijemy, to trochę czasu też minie. Chociaż z drugiej strony, najwyżej zrobimy trochę dłuższy odcinek. Tak naprawdę najwięcej właśnie wymagają te kamienie teraz, znaczy w sumie te, co robiliśmy. Ten jeden, jak na mój gust, jest dosyć prosty do zdobycia. Tak więc ruszajmy. Idziemy w okolice starej kopalni. W ogóle nie pokazałam wam tej mapy, którą dostaliśmy od... mapa od Saturasa. Widzicie, to jest taki pentagram. No ale ja znam oczywiście miejsca położenia kamieni na pamięć. Bądź co bądź, nawet jak się gra w modyfikacje do jedynki, no to przecież te rzeczy fabularne mało co się zmieniają. Znaczy jest parę dodatków, jeżeli o to chodzi. Ale też nie jakichś takich, wiecie, bardzo, żeby były pododawane. I tak, jak będę miała wolniejszą chwilę, to sobie podekspię właśnie też poza odcinkiem. Kurde, no wydaje mi się, że zdążymy z tym kamieniem i wtedy nam zostanie czwarty kamień na kolejny odcinek. Na spokojnie mogę wydłużyć odcinek o 5 minut, czyli mamy 15 minut, to na luzie. Dobra, z zębaczami wiemy, że już sobie radzimy, więc możemy tutaj trochę w tym lesie pobuszować. Punktów mamy 24. To też już dosyć dużo. Tutaj też sporo zębaczy, ale... One już nie stanowią kłopotów żadnych. Jak zresztą większość stworzeń. Czy tutaj coś mamy w tej jaskinice? Mamy napój do many. I w sumie to tyle. No i tak, jeszcze jeden poziom i będziemy mogli tak naprawdę zainwestować w walkę bronią dwuręczną. Z tych ścierwojadów już nie będziemy zbierać mięsa, bo mam i tak mięsa nadto. A nawet nie wykorzystuję. Tu będziemy mieli dosyć dużo zębaczy. W teorii moglibyśmy je nawet minąć. Serio, już mamy kolejny level? Naprawdę? Tak szybko to idzie? Przecież to jest nienormalne.
Dajcie mi pomysły, w co możemy jeszcze wydać punkty. Bo ja nie wiem, teraz już. Idzie nam bardzo dobrze. Znaczy, moglibyśmy dać wtedy po prostu w zręczność na przykład. Ewentualnie. Albo po prostu nie wyrzynać wszystkiego, co istnieje. Chociaż nie ukrywam, to tak trochę kusi, nie? Wyrżnąć wszystko w pień. Cześć, Diego. Hej! Myślałem, że już nie żyjesz. Parę razy też mi się tak wydawało. Wiele się wydarzyło od naszego ostatniego spotkania. Słyszałem, że miałeś swój wkład w wielkie przywołanie. Widzę, że jesteś świetnie poinformowany. Lepiej niż myślisz. Teraz szukasz kamienia ogniskującego? Tak, powinien być gdzieś w pobliżu. Wiem, gdzie go można znaleźć. Jest tylko jeden problem. Rozumiem. Czego chcesz? Widzę, że szybko się uczysz, ale nie o to mi chodziło. Nie? Więc cóż to za problem? O, to całe 3 tony problemów. Chodźmy. Za chwilę sam zobaczysz. No dobra, stary. Są też gobliny. A, bo to są wojowniki, to nie są już takie chucherka. Już widać ten nasz problem. W sumie warto będzie powybijać sobie najpierw gobliny. Dobra. Ej, no biją mnie, mimo tego, że... Dobra, Diego mi pomógł na szczęście. Maczugi z nich też możemy pozbierać. Poczekaj, stary, sekundę, dobra? Poczekaj. Poczekaj. Sobie zbiorę. Wyleczymy się też najpierw. Okej, ładnie. Zrobimy sejwika stałego. I możemy lecieć. Po lewej stronie tego kanionu znajdziesz wejście do jaskini, która prowadzi do kamienia. Wszystko jasne. Jednak najpierw musimy się jakoś pozbyć tamtego bydlaka. Spróbuj znaleźć jakiś jego słaby punkt albo inny sposób na pokonanie tego trolla. Ściągnę na siebie jego uwagę. Dobra, maczuga, napój, strona z dziennika, zwój, trochę roślinek, czarne ziele. Widzę, że Diego tam sobie też jakoś radzi. Dobra, mamy notatkę na samym początku. To wam pokażę oczywiście. Dzień 169. Dziś mi się uda, jestem pewien. Bogowie będą mi sprzyjali. Wypróbowałem już wszystko. Najtwardsza stal pęka w zetknięciu z twardą skórą trolla. Strzały po prostu odbijają się od niego. Teraz jednak wykorzystam magiczne zaklęcie, które kupiłem od kupca w Korinis. Zapłaciłem za nie słoną cenę, ale myśliwskie trofea, które zdobędę przy jego użyciu, opłacą mi wszystko z nadwiązką. Dzisiaj zabiję tego trolla. No, chyba mu się nie udało za bardzo. Chyba, że wykitował z innego powodu. Zmniejszenie potwora pod 7. Siema, trolu. To już będzie formalność. To było niesamowite. Niezły jesteś. Teraz możesz iść po kamień ogniskujący. Ja dopilnuję, żebyśmy nie mieli już więcej niemiłych niespodzianek. Dobra, to za chwileczkę. Goblin wojownik, troll. Zebrałam z niego co moje, tak? Tak, zebrałam. Poczekajmy tutaj na Diego. Kołowrót chyba się zaciął. Czekaj, może uda mi się go naprawić.
to teraz powinno działać. Dobra, no to lecimy po kamyczek. Mam nadzieję, że chłop mi otworzył. Bo jak nie, to będzie trochę słabo. Dobra, mamy chyba otwarte, no nie? Cholera, nie mamy. Muszę sobie pokręcić, ja już tutaj pobiegłam. Ajajaj, będziemy teraz nadganiać trochę drogi. Dobra, trudno. I tak bardzo ładny nam wyjdzie ten odcinek, jeżeli chodzi o czas. Nie spodziewałam się, że 3 kamyczki zrobimy. A, bo teraz Diego idzie ze mną. Dobra. Maczugi zbieram. W sumie nie wiem po co, bo zbroję nam przyjdzie jeszcze tylko raz kupić, ale dla własnego spokoju zbiorę. A ty gdzie? Aha, bo ty tak naokoło biegniesz. Dobra. No to możemy iść oczywiście z Diego. Idź po kamień. Zaczekam na ciebie tutaj. Dobra, idę. Teraz już wreszcie będziemy mogli wejść tam, gdzie trzeba. Dużo harpii. Kurde, no nie mogę jej trafić jakimś prawem. Chyba za duża różnica terenu. Dobra. Ruszamy dalej z powrotem. Ja pierdzielę, no przecież... Dobra, chodź tu. No chodź. O mój Boże. Nie wierzę w to. Zjechała mi pół HP i wróciła z powrotem. No wreszcie. Kamień z kanionu troli. Widzę, że znalazłeś kamień. Świetnie! Chyba powinienem znowu zajrzeć do starego obozu. Powodzenia. Nie daj się zabić. Jeszcze się zobaczymy. Dobra. Trzymaj się. Teleport. Magowie wody pod 6. Witaj. Znalazłem kamień ogniskujący w kanionie troli. Niesamowite. Mamy już 4 kamienie ogniskujące. Brakuje jeszcze tylko jednego. Oddałeś naszej społeczności nieocenione usługi. Jeśli uda ci się odnaleźć ostatni z kamieni, wkrótce będziemy znów na wolności. Widzę, że wykorzystałeś zwój teleportacyjny. Proszę, weź następny. Dobra. Obyś wrócił cały i zdrowy. Okej, no to w takim razie, moi drodzy, możemy iść do Li, wydać punkty nauki na broń dwuręczną. Na pierwszy poziom oczywiście. Od razu wiedziałem, że... To już tak przyszłościowo. Witaj. Chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej o walce dwuręcznym mieczem. W porządku. Najpierw omówimy podstawy. Wyciągnij miecz przed siebie. Aby zaatakować wroga tak ciężką bronią, musisz mocniej się zamachnąć. Unieś rękę i zdecydowanie opuść miecz. To powinno wystarczyć, żeby powalić przeciwnika na ziemię. Wykorzystaj bezwładność broni, by unieść ją ponownie do góry. Dwuręczne miecze świetnie sprawdzają się przy zadawaniu ciosów z boku.
W ten sposób możesz trzymać przeciwnika na dystans. To ci powinno wystarczyć na początek. Potrenuj trochę. No i dobra. I na razie to by było tyle. Moi drodzy, dziękuję wam już serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Zapraszam was na Discorda, link macie w opisie. W kolejnym odcinku udamy się po ostatni kamień ogniskujący. No i zobaczymy, jak ten plan magów wody ma zamiar się tutaj dalej tworzyć, prawda? W kolejnym odcinku też myślę, że uda nam się już zdobyć nową zbroję. Ale zobaczymy. Ale tak mi się wydaje, że powinno się udać. I zobaczymy. Myślę, że teleportujemy się na samym początku od razu do obozu Bractwa, bo stamtąd będziemy mieli bliżej do ostatniego kamienia. Dziękuję wam jeszcze raz, trzymajcie się i cześć!